Nowenna za przyczyną sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego. Wśród zmienności tego świata tylko Bóg jest Twą opoką, ocalenia Twego twierdzą, zamkiem nigdy nie zdobytym. Tam, gdzie wschód ma swój początek, życie Twoje się zaczyna. Zapowiedzią jest pokoju, pojednania wśród chrześcijan. Gdyś opuszczał kresy wschodnie, Twoje serce tam zostało, by na zawsze już pozostać źródłem łaski pojednania. Ziarnem jesteś obumarłym, dziś z Twej śmierci życie tryska, bo nad śmierć mocniejsza miłość, która rodzi plon stokrotny. Tak jak świeca płoniesz jasno, blaskiem chwały Chrystusowej, z aniołami dziś sławimy życie Twoje, Stanisławie. Sługo Boży, nie przestawaj za swym ludem orędować, w kłótniach, waśniach i niezgodzie. Bądź ratunkiem dla nas słabych, Bogu Ojcu i Synowi, z Duchem siedmiorakiej łaski. Chwała, cześć i uwielbienie za kapłana tak wielkiego. Amen. Dzień trzeci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który serce swojego sługi Stanisława rozpaliłeś tak gorącym pragnieniem zjednoczenia w Twoim Kościele wszystkich odłączonych braci, że dla tego dzieła złożył w ofierze swoje życie, prosimy, wsław go w swoim Kościele dla pomnożenia Twojej chwały i dla zgromadzenia w jednej owczarni Twojej wszystkich odłączonych ludów. A mnie za jego przyczyną udziel łaski, o którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Ostateczne zwycięstwo osiąga miłość, która jest, jak mówi autor Pieśni nad Pieśniami, potężniejsza nawet od śmierci. Przykazanie miłości jest sercem Ewangelii. Ono też było fundamentem życia sługi Bożego, księdza Stanisława Szulmińskiego. Posiadał on ogromne serce, zdolne do miłowania wszystkich ludzi bez wyjątku. Każdy, Polak, Ukrainiec, Żyd czy Rosjanin, stawał się przyjacielem sługi Bożego, albowiem posiadał on niezwykły charyzmat jednoczenia ludzi. Nigdy nie szukał tego, co dzieli, ale zawsze tego, co łączy. W
każdym człowieku widział swojego brata lub siostrę, których w imię miłości do Boga miłował jak samego siebie. Modlitwa sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego. Boże, Ojcze najlepszy, Ty czynisz wszystko z miłości. Z miłości uczyniłeś nas dziećmi swoimi. Rozumiemy też, co miał na myśli święty Jan, gdy pisał te słowa. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Bóg, że dziećmi Jego nie tylko nazwani jesteśmy, ale nimi jesteśmy. Z ojcowską miłością i troskliwością czuwasz nad każdym z nas. Bez Twojej wiedzy i woli nie spadnie ani wróbel z dachu, ani włos z głowy naszej. Miłujesz nas tak czule, że troszczysz się nawet o takie drobiazgi w życiu naszym. Użyczasz dobrodziejstw bez liku wszystkim, którzy Cię o to proszą. Dlatego z radością powtarzamy za świętym Pawłem. Nie otrzymaliśmy ducha niewoli, lecz ducha dziecięstwa Bożego, w którym wolno nam mówić: Abba, drogi Ojcze nasz. Matko najmilsza, Matko pięknej miłości, wyproś nam łaskę głębszego zrozumienia miłości Boga i uproś Ducha Świętego, aby On rozpalił w sercach naszych ogień swojej miłości. Amen. Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, wstawiaj się za nami. Wierny sługo Boga, wstawiaj się za nami. Rozmiłowany w Kościele, wstawiaj się za nami. Szafarzu Bożego Miłosierdzia, wstawiaj się za nami. Kierowniku dusz ludzkich, wstawiaj się za nami. Pokorny naśladowco Chrystusa, wstawiaj się za nami. Miłośniku ubóstwa i prostoty, wstawiaj się za nami. Pokory przykładzie, wstawiaj się za nami. Wzorze pokuty, wstawiaj się za nami. Lekarzu ludzkich słabości, wstawiaj się za nami. Krzewicielu powołań kapłańskich i zakonnych, wstawiaj się za nami. Opiekunie zesłańców do sowieckich łagrów, wstawiaj się za nami. Pochodnio światła prawdy i pokoju, wstawiaj się za nami. Budowniczy mostów zgody i pojednania, wstawiaj się za nami. Przyjacielu wszystkich ludzi, wstawiaj się za nami. Prekursorze ekumenizmu, wstawiaj się za nami. Żertwo naszej wolności, wstawiaj się za nami. Drogocenny skarbie Kościoła, wstawiaj się za nami. Blasku Bożej dobroci, wstawiaj się za nami. Módlmy się. Boże, Ty wezwałeś Twojego sługę Stanisława Szulmińskiego do budowania zgody i pojednania między zwaśnionymi narodami i podzielonymi uczniami Chrystusa. Umocniony Twoim duchem, mężnie świadczył o Tobie pośród prześladowań i złożył samego siebie na całopalną ofiarę za jedność i pokój. Daj nam przez Jego przyczynę tego samego ducha ofiarnej miłości, abyśmy szukali dróg poszanowania, zgody i zrozumienia, a tym samym przyczyniali się do budowania jedności Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.